Ziemniaki czy też kartofle, każdy je zna, kocha, uwielbia, nie przepada za nimi lub wręcz nienawidzi. Jedni mówią, że tuczą, inni, że są tylko zdrowe. Najstarsze ślady ich dzikich odmian pochodzą sprzed 13 tysięcy lat. Pochodzą z Ameryki Południowej, konkretniej mówiąc z tamtejszego pasma górskiego, czyli z Andów, od Wenezueli aż po Argentynę i Chile. Za ich stolicę i kraj pochodzenia uważa się Peru, gdyż istnieją tam 3000 gatunków endemicznych ziemniaków. W wyniku podboju Królestwa Inków w Ameryce Południowej przez Hiszpanów pod przywództwem konkwistadora Francisco Pizarro w latach 1532-1572 oprócz całych mas złota i srebra do Europy wyruszyły również odkryte tam rośliny, w tym przetransportowane w beczkach zielone cytryny, pomarańcze i ziemniaki. Po przybyciu ziemniaków do Europy poprzez Wyspy Kanaryjskie między drugą połową XVI a pierwszą połową XVII wieku rozpowszechniły się one w Hiszpanii i innych krajach Europy jak Burgundia, Włochy i Holandia jako roślina ozdobna, a nie jadalna, gdyż postrzegano ją jako roślinę trującą, gdyż poza bulwami cała nadziemna część rośliny jest niejadalna i prowadzi do lekkiego zatrucia, włącznie z bólami brzucha, o czym nie wiedziano. Z tego powodu nazywano całą roślinę ziemniaka trującą rośliną. Roślina ziemniaka była uprawiana głównie w ogrodach botanicznych. Nie tylko rozgałęzione liście, ale przede wszystkim kwiaty ziemniaka były używane przez bogate mieszczanki i członkinie stanu szlacheckiego, jak baronowe i hrabiny oraz księżniczki, jako kwiaty wpinane we włosy lub w ubrania. Tym samym kwiat ziemniaka stał się kwiatem księżniczek. Tak więc jeśli ktoś chce poczuć się jak XVI-wieczna lub XVII-wieczna księżniczka, wystarczy więc tylko kwiat ziemniaka. Lecz jeśli jako królowa, to musi być już wieniec, bo w XVIII wieku na balach w Wersalu i w Paryżu królowa Francji Maria Antonina tutaj po prawej przyozdabiała sobie włosy kwiatami z ziemniaka, precyzując wieńcem z jego delikatnych kwiatów. Tradycja ta trwała więc dalej, gdyż ziemniaczany szał na kwiaty ziemniaka przybył do Francji później. Bardzo wcześnie, bo już w 1621 roku, opat benedyktyński Kaspar Paulitz opublikował nawet w austriackim mieście Linz książkę kucharską z przepisami na dania z ziemniaka. Jednak dopiero w przeciągu XVII i XVIII wieku zaczęto uprawiać ziemniaki w Europie pod kątem konsumpcji bulw rośliny ziemniaka na większą skalę. Dzięki temu wiek XIX stał się erą ziemniaka i poniekąd w różnych formach opanował do dziś cały świat. Jest ilościowo czwartą najczęściej uprawianą rośliną uprawną na świecie po kukurydzy, ryżu i pszenicy. I do tego jego kwiaty są kwiatami księżniczek i królowych, o czym mało kto zdaje sobie sprawę. Mam nadzieję, że ta krótka historia się spodobała. Jeśli ktoś lubi ziemniaki, niech zostawi komentarz i lajka, a jeśli nie, to niech napisze, dlaczego od nich stroni i jakie mają minusy. Pozdrawiam. Thank you.